Jako ilustrację z naszym rozmawiamy, a zdjęcie jest z portalu kontakt24.tvn.pl. Proszę Państwa, chcę zaznaczyć, że to jest piąta z kolei już ustawa z naszego filaru Świeckie Państwo, którą składamy. Rzecz dotyczy zmiany ustawy o przejęciu przez Państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom gospodarstw rolnych i utworzeniu funduszu kościelnego oraz niektórych innych ustaw. No, rzecz dotyczy zamieszkłych czasów stalinowskich, kiedy to powstał w 50 roku Fundusz Kościelny jako rekompensata za majątki przejęte przez państwo, majątki kościelne. I teraz tak, no, rekompensata ta dwutorowo przebiega, do tej pory przebiega właściwie, zakończyła się jeden tor tej rekompensaty z chwilą zakończenia działalności Komisji Majątkowej, bo ta rekompensata również przecież przez Komisję miała swój udział. Postulujemy, aby zakończyć no, kuriozalne odszkodowania, które od 1950 roku następowały co roku przez 61 lat tak naprawdę. Kościół otrzymywał równowartość mniej więcej dzisiejszych około 100 milionów złotych. Powód jest w zasadzie jeden. Otóż ustała przesłanka już właściwie dawno, tak naprawdę nie wiadomo kiedy, ale co najmniej kilkanaście lat temu, już za czasów III Rzeczpospolitej, wszystkie majątki, które Kościół utracił na rzecz państwa, na rzecz obywateli, zostały albo oddane w ramach komisji majątkowej, albo ich wartość została zwrócona w ramach funduszu kościelnego wypłacanego każdego roku. No, jednym z głównych powodów jest również brak przyczyny, na mocy której duchowni i zakonnicy, czy księża i zakonnicy są stawiani w sytuacji uprzywilejowanej od tylu lat, oczywiście wobec pozostałych ubezpieczonych. Przypominamy, że te kwoty wypłacane co roku finansowały składkę emerytalną, zdrowotną, a w niewielkiej części również pokrywały renowację zabytków kościelnych. Dziękuję bardzo, proszę na pytanie. Łukasz Walewski, Trójka Radiowa. Panie Przewodniczący, mam do Pana pytanie, bo bardzo dużo mówił Pan o oddziaływaniu tego na sali sejmowej, więc ja chciałem zapytać, czy mają Państwo może już jakieś ekspertyzy, jak nie wiem, na Pana oddziaływał krzyż, czy na posłów Pana klubu, czy może też na innych posłów. Obserwował Pan zmianę zachowania jakąś, jak przekraczał próg sali sejmowej? Tak. Wszyscy posłowie właściwie Klubu Ruchu Palikota bez wyjątku potwierdzają, iż obecność krzyża w dużym stopniu utrudnia im, ma istotny wpływ emocjonalny, no, po prostu w taki sposób, że dekoncentruje, rozprasza, wywołuje pytanie, czy pewnego typu wypowiedzi, które są dopuszczalne w obecności krzyża, nie będą oznaczały obrazy uczuć religijnych osób trzecich. Na przykład. Czyli się Państwo hamują przy krzyżu. No, krzyż wywiera po prostu wpływ taki, który powoduje, iż zamiast koncentrować się na pracy parlamentarnej, na ustawach, na debatach w tym sensie, musimy jeszcze rozstrzygać, czy taka, a nie inna wypowiedź w obecności krzyża obrazi uczucia religijne Kaczyńskiego czy kogoś innego. A może Pan podać taki przykład z własnego życia? Miał Pan taką chwilę, rozumiem, trudną, spojrzał Pan na krzyż i nie powiedział czego? To wielokrotnie. W poprzedniej kadencji na przykład? Nie, w tej kadencji oczywiście, w tej kadencji. W związku z tym, że konstytucja nie precyzuje obiektywnego charakteru, o którym Pan się teraz zwraca, tych uczuć, tylko mówi wyraźnie w tym opracowaniu, nie wywiera wpływu na kształt decyzji sejmowej. No teraz proszę mi powiedzieć, jak mamy zmierzyć ten wpływ. Otóż mówimy wyraźnie, wpływa na posłów Klubu Ruchu Palikota obecność symbolu religijnego wpływa. A ponieważ w ekspertyzie jest ona jednym z istotnych powodów, dla których krzyż nie powinien ewentualnie wisieć, jeśli jest jakaś tego typu sytuacja, więc my twierdzimy, że wpływa. Rozumiem, że przeleciał biuro wieczne panu ministrowi Sikorskiemu, to był wpływ tego krzyża, bo generalnie pan jest przeciwko temu rządowi, pan jest w opozycji. A gdy wczoraj pan chwalił, to był wpływ, zbawienny wpływ tego krzyża. Prawda? Nie, dawałem panu ministrowi Sikorskiemu to biuro. Z pewną też, jak pan wie, w
przypadku pióra Lecha Kaczyńskiego podarowanego Radosławowi Sikorskiemu pewną przewrotną ironią, że historia zatoczyła takie koło, że to pióro od człowieka, który przesłuchiwał Radosława Sikorskiego, zdaje tego, czy zna takiego, a nie innego człowieka, wróciło teraz do Radosława Sikorskiego, choć w sensie formalnym bardziej by się należało Tuskowi, bo Kaczyński, podpisując ten traktat lizboński, powinien był, znaczy zastępował premiera, ale uznałem, że ten fakt, że Sikorski jest tutaj symbolem tej sprawy, powoduje, że można dopuści się takiego pewnego odejścia od pewnego protokołu. Ale sam uznał, czy może Krzyż panu pomógł uznać tego? Ale dałem go dlatego, że popieram Sikorskiego w sprawie jego wystąpienia berlińskiego i w sprawie jego wizji Unii Europejskiej. Popieram go nie na całkowitej zasadzie, tak jakbyśmy to wczoraj prezentowali, bo jest to mały krok, ale w bardzo właściwym kierunku. Tylko tam... Ja myślę, że panowie trochę tutaj przesadzają, bo jak ja słucham pana tu na sali, na przykład w sprawie Unii Europejskiej i później na sali sejmowej w sprawie Unii Europejskiej, mówi pan dokładnie to samo, nie ma żadnego wpływu Krzyża. Tu w tej sali Krzyża nie ma, a tam jest. I mówi pan to samo, więc... Jest Krzyż, gdzie? Nie ma. Gdzie? Nie ma. Gdzie? Tam? Ruch pani kota. Skrzydełko. Nie poczuwa tego oddziaływania. No, ale państwo chcecie wyśmiewać uczucia religijne innych ludzi, czy niereligijne uczucia. Uważacie, że uczucia niereligijne są jakiegoś gorszego gatunku, że uczucia religijne się liczą, że jak ktoś się modli, patrzy na krzyż, to jest wartość, a jak ktoś się nie modli, nie patrzy, to jest coś, co nie istnieje, co jest niebyte. Otóż to jest teologicznie nieprawdziwe, filozoficznie nieuzasadnione, etycznie bulwersujące. Panie pośle, ale pan powiedział, że krzyż generuje coś, co każe wam zachowywać się inaczej. No, pytanie jest dość oczywiste, jeśli rozmawiamy poważnie. Czy w sprawach światopoglądowo oczywistych dla katolików ruch Palikota pod wpływem krzyża zagłosuje na przykład przeciw in vitro? Właśnie nie. Problem polega nie na tym, co teraz pani zasugerowała, polega na czymś zupełnie innym, a mianowicie na tym, że my nie możemy użyć w argumentacji dotyczącej in vitro na przykład niektórych sformułowań, bo obawiamy się między innymi karania, karą więzienia za obrażenie uczuć religijnych w obecności krzyża. I proszę mi teraz powiedzieć, kto będzie mnie bronił, pani, kolega, czy ta, czy inna redakcja, kiedy będę odpowiadał z kodeksu karnego za obrazę uczuć religijnych, bo w debacie parlamentarnej w obecności krzyża pozwoliłem sobie w taki, a nie inny sposób formalnie. To zależy, panie pośle, co pan będzie chciał powiedzieć, co pan powie. No, dlatego bądźmy uczciwi. Tak? Nie widzę żadnego powodu, znaczy, gdybyśmy chcieli być uczciwi, to byśmy powiesili godło w kaplicy sejmowej, tak? Ale panie... Bo dlaczego, jeżeli Kościół ma prawo interwencji w instytucjach publicznych, to państwo nie ma prawa interwencji w Kościele. Ta podstawowa zasada, że w kościołach pani nie widzi symboli narodowych, jest podstawowym argumentem, który w ogóle został pominięty przez wszystkich tych podstawowych ludzi. Ja tylko teraz mówię o czymś takim. Skoro ta opinia ma być wiążąca dla pani marszałkini w sprawie tego, czy krzyż powinien się, czy nie, oto 41 posłów i posłanek ruchu Palikota podpisuje się pod wnioskiem, że krzyż ma na nich wpływ i prosi o zdjęcie. To tak czysto technicznie. Panowie powiedzieliście, że dwie opinie są za, dwie przeciw. Na pytanie brzmiało, czy krzyż można zgodnie z prawem zdjąć. Czy którakolwiek z tych opinii mówi, że można? No tak, bo jeżeli pani odczyta, przeczytam tylko coś. Z powyższych analiz wynika, że obecność krzyża w sali obrad Sejmu nie narusza powyższych zasad, gdy nie wywiera wpływu na kształt decyzji sejmowych, wywiera. Ale nie z powyższej analizy wynika, że obecność krzyża w sali obrad Sejmu nie narusza powyższych zasad, gdy nie wywiera wpływu na kształt decyzji sejmowych, nie wpływa na wizerunek Sejmu jako organu światopoglądowo-bezstronnego. Zróbmy proste badanie. Czy krzyż w Sejmie wpływa na wizerunek Sejmu? Wpływa. No przecież pani się intuicyjnie bez badania zgodzi, że wpływa i powoduje, że na pewno mamy większe prawdopodobieństwo przypuszczenia, że jesteśmy w kraju katolickim niż w kraju islamskim. Więc wpływa na wizerunek, to jest bezdyskusyjne i w związku z tym z tego drugiego punktu widzenia również można by podważyć to, ale po co się do tego uciekać, skoro dla 40 posłów tego parlamentu krzyż ma negatywny wpływ na kształt decyzji sejmowej. W związku z tym prosimy o zdjęcie zgodnie z tą opinią. Gdyby tak było, że to jest takie oczywiste, to pewnie pan profesor by to napisał, panie pośle. Ale tak właśnie napisał. No nie właśnie, pan profesor cytuje. No to nie... To jest wyraźnie powyższa analiz wynika, że obecność krzyża w sali obrad Sejmu nie narusza powyższych zasad, gdy
nie wywiera wpływu na kształt decyzyjny. Załóżmy sobie, że PiS ma 460 posłów. Wtedy nie wywiera wpływu. Załóżmy sobie, że Platforma z PiS-em. Ale licząc nawet Rosatiego z wyjątkiem Arłukowicza i kogoś, tam jeszcze trzy osoby nie wypowiedziały, tak mi to pomóż Bóg. Załóżmy, że jest tylko popis. I nie przeszkadza. Ale jest ruch Palikota. Ruch Palikota jest w Sejmie i nam przeszkadza. I na nas wywiera wpływ. I prosimy o uszanowanie tego. Jeśli można, podważa również nasze zaufanie do praworządności państwa, jak nas jako posłów. Chcecie sobie to wpływać. Zatem mówimy tu o sferze odczuć i z bardzo wewnętrznych, takich subiektywnych odczuć, więc to są rzeczy niewymierne. Jeżeli my oświadczamy, że coś ma wpływ, to po prostu ma wpływ i nikt nie jest w stanie stwierdzić tego, że nie ma. Po prostu tak czujemy. Szanujemy, tak samo jak szanujemy uczucia religijne, tak? Ale... Szanujemy uczucia religijne. Nie, ja nie kwestionuję tego, że komuś, że ktoś ma prawo przyjść z krzyżem zawieszonym na szyi, trzymać modlitewnik w ręku, czy różaniec i w czasie debaty w parlamencie na temat budżetu albo przystąpienia Polski do Unii Europejskiej odmówić 124 razy zdrować Matko Łaski Pełna. Ma do tego prawo. To jest jego sprawa bieżącego człowieka, jeżeli to mu pomaga podjąć roztropne decyzje. Ale mi to przeszkadza. Nam to przeszkadza. Proszę uszanować, żeby większość krzyż, uszanowała nie. sytuację, w której nam krzyż przeszkadza. Marta Wiszpata, chciałam zmienić temat, bo Klub SLD Życie zapowiedział z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie tegorocznej ustawy budżetowej. Oni zarzucają rządowi, że podczas prac nad tegorocznym budżetem zostały naruszone przepisy ustawy o Komisji Trójstronnej. I co już taki wniosek szykuje, ale ponieważ ma 26 posłów, on może taki wniosek zgodnie z Konstytucją złożyć grupa 50 posłów. Więc chciałam zapytać, bo pewnie w pierwszej kolejności sojusz się do państwa zwróci o poparcie takiego wniosku. Chciałam zapytać, czy może liczyć na wsparcie. Nie znając treści tego wniosku i jakości tej argumentacji odpowiadam tak, może liczyć. Możemy zmienić zdanie, jeżeli się okaże, że to jest jakaś lipa prawna i nie da się tego w ten sposób sensowny poskładać. Ale wstępne tak, bez znajomości treści wniosku. Czyli jeśli okaże się, że ten wniosek ma sens i ich argumentacja ma sens, czyli może sojusz liczyć na podpisy posłów roku. Bardzo chcielibyśmy się podpisać pod tym wnioskiem. Jeśli nie znajdziemy istotnych przeszkód prawnych, to się podpiszemy. Dzień dobry, Mariusz Przemiński, Radio Plus. Ja tak wracając do tematu symboli religijnych na sali posiedzeń, chciałem się zapytać, czy nie przeszkadza panom też flaga Unii Europejskiej, bo jak wiem, jest to symbol, który jest inspirowany religią chrześcijańską. Jego twórca tworzą ten symbol, inspirował się wiedzą pokrypcą świętego Jana. Czy to też trochę nie rozprasza i nie przeszkadza? Nie, symbol Unii Europejskiej nam nie przeszkadza. Flaga biało-czerwona nam nie przeszkadza, orzeł czerwony nam nie przeszkadza. Przeszkadza nam symbol religijny krzyż. Ale flaga też jest inspirowana chrześcijaństwem. To jest troszkę jakby można to powiedzieć, jest, że... To jest inspirowana, nieinspirowana. To jest pan bardzo subiektywny, czy tak, czy nie. Ja nie odczytuję we fladze Unii Europejskiej żadnych elementów religijnych. I nikt z członków klubu, a tu mamy tą subiektywną sytuację, nikt z członków klubu nie informował mnie. Ani Roman Podlinski, ani nikt nie informował mnie, że flaga Unii Europejskiej wywołuje w nim jakieś, no, jakieś wpływy, ale jakieś negatywne w sensie tym, o którym tu mówimy wpływ. W związku z tym, jak się nikt tak nie zgłosi, to ten odwrotnie, my jesteśmy wielkimi entuzjastami flagi europejskiej i w związku z tym nawet zawiesiliśmy ją wczoraj na swoich marynarkach i będziemy konsekwentni w tej sprawie, a jakby się pojawiła taka grupa ludzi, którym to przeszkadza, to trzeba będzie się na tym zastanowić. No nam w powszechnej opinii flagi europejskiej nie uważa się za symbol religijny, bo Unia Europejska nie jest kościołem.